Wow, dziewczyny, spójrzcie na to! Możemy wygrać całą górę gum! Wystarczy nadmuchać dużego balona! Patrzcie, zaraz to zrobię! Kurczę, kiedyś byłam w tym o wiele lepsza! A teraz dostanę tylko jedną paczkę gumy! Odejdź! Teraz moja kolej na zdobycie smakołyku! To się nazywa balon! I godna nagroda za niego! Zaraz was wszystkich załatwię! Patrzcie i uczcie się! Wow, Rose naprawdę ma ogromnego balona! Uff, zmęczyłam się podczas dmuchania! Gdzie jest moja guma? Ile tego jest? Zaraz nas zasypie! Pomocy! Oj, gdzie my jesteśmy? Myślę, że będzie fajnie. To wszystko? Dostałam jednego batonika KitKat? A ja mam 10 razy więcej niż ty. Dostałam cały domek zbudowany z KitKatów. Domek? Ja tu mam zamek! Super! Ale ten, kto ma najmniej szczęścia, zaczyna. Więc Rose, ty pierwsza. Każdy batonik czekoladowy KitKat to prawdziwe szczęście. Więc nawet jeden sprawi, że będę w raju. Jakie to jest dobre. Jak byłoby fajnie, gdyby było więcej KitKatów. O, wiem! Na opakowaniu zostało troszkę czekolady. Można ją przecież zlizać. Nie może się nic zmarnować. Rose, a gdzie twoje maniery? Ja tylko chciałam więcej czekolady. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Te czekoladki pachną nierealnie. Nie mogę się doczekać, żeby je wszystkie zjeść. Chociaż zanim je zjem, wykonam na nich kilka ruchów karate. Czegoś takiego jeszcze nie widziałyście. Muszę tylko założyć kostium. Aja! Jednym uderzeniem pokruszyłam górę czekoladek. Można próbować. Mary ma tyle czekolady. Chyba nic nie zauważa, jeśli wezmę kawałeczek. Natychmiast odłóż tę czekoladę, bo będę musiała pokazać ci jeszcze kilka sztuczek karate. Ale już na tobie. No, tak lepiej. Najwyższy czas dojeść moje KitKaty. Uff, objadłam się. Suzy, teraz twoja kolej, żeby je zjeść. No nareszcie, już nie mogłam się doczekać. Nie macie pojęcia, jak bardzo kocham KitKaty. Ojej. To są najpyszniejsze batoniki, jakie kiedykolwiek jadłam. Palce lizać. Może podzielisz się ze swoimi przyjaciółkami? Jeśli weźmiemy po jednej sztuce, Suzy nawet się nie zorientuje. Co wy zrobiłyście? Nawet nie myślcie o kradzieży moich czekoladek. Cały ten stos będzie od teraz pod moją opieką. Nie będziemy kraść, ale weźmiemy troszkę czekoladek. Ciekawe, ile KitKatów wejdzie mi do ust? Mary, dawaj, weźmy jeszcze trochę. Co powiecie na to? Wszystkie czekoladki są u mnie. No chyba nie wszystkie. Jak je teraz zjeść? Chyba będziemy musiały poczekać, aż się roztopią. To wszystko? Dostałam jeden kawałek kurczaka z KFC. A ja mam całe wiadro. O tak! Ja nie mam wiadra. Ale mam całą górę tych kurczaków. To jest niewiarygodnie fajne. Rzeczywiście. Mary, ale to ty będziesz jadła pierwsza. Ech, jeden kawałeczek. Pachnie smacznie. No to spróbuję. Mam nadzieję, że smak mnie nie zawiedzie.
O tak, jak taki pyszny kurczaczek może kogokolwiek rozczarować. Ojej, chyba wiem jak. To jest za ostre! Oj, przepraszam, wyszła ze mnie cała ostrość. Zdarza się. Rose, teraz twoja kolej na skosztowanie tego kurczaka. Chętnie. Myślę, że przesadzasz. Nie jest aż tak pikantny. Pachnie niesamowicie. No to zaczynam. O tak. Jakie dobre. Ej, ostrożnie z tymi kośćmi. Właśnie. Rzucasz je prosto na nas. Nie słyszę, co tam mamroczecie. Ojej! Ostrzegałam cię. Trzeba było mnie słuchać. Co byś beze mnie zrobiła, Rose? Oczywiście dziękuję, ale zobacz, co zrobiłaś z moimi włosami. Chciałam cię tylko ochłodzić. Suzy, został tylko twój kurczak. W ogóle nie mam ochoty go jeść. No dobra. Mam nadzieję, że się nie spalę jak Rose. Spróbuję to zjeść jak najszybciej. Kurczę, ona się nie kończy. Mary, może mi pomożesz? Nie, dzięki, mam dość tego kurczaka. O nie! Już czuję, jak pali mnie w ustach. Mam tylko nadzieję, że nie będzie gorzej. Kiedy to się skończy? Już mi łzy lecą. Wow, to się nazywa płomień. A masz, oberwiesz smoku. Zaraz strzela do ciebie z mojego łuku. Ojej. Chyba po mnie przyszedł. Nie szkodzi. Mam tu tarczę. I miecz. Z łatwością go obezwładnię. Jestem gotowy. Do ataku! Co tu się dzieje? Myślałem, że będę musiał zabić smoka. A to tylko ktoś objadł się ostrego kurczaka. Można to załatwić zwykłą szklanką wody. Uff, rzeczywiście jest mi lepiej. Ben, bardzo ci dziękuję. Brawo, Suzy, dałaś radę. Na pewno nie najem się jedną pianką. Ja mam 10 pianek. To 10 razy więcej niż Mary. Tylko spójrzcie na wszystkie marshmallows, które dostałam. To 10 razy więcej niż u was. Mary, no co czekasz? Czas, żebyś zabrała się za swoją piankę. Jest taka miękka. Mam nadzieję, że dobrze smakuje. Nie pomyliłam się. Bardzo dobra. I można od razu wyczyścić zęby szpikulcem. Co za ohyda. Sorry. Suzy, twoja kolej. Rzeczywiście. Jakie mięciutkie i pyszne. Wiem, jak sprawić, żeby te pianki były jeszcze smaczniejsze. Wystarczy podpiec je za pomocą zwykłego palnika. Nie ma nic lepszego od pieczonych marshmallows. Patrzcie, jak apetycznie to wygląda. A teraz z tak przygotowanych pianek można zrobić wspaniałą kanapkę. Rewelacja. No to próbujemy. O tak, co za uczta. Kanapka z marshmallows. To jest naprawdę pyszne. Po prostu niczego nie rozumiecie. Rose, teraz twoja kolejna spróbowanie pianek.
No wreszcie! Ej, ostrożnie z tym szpikulcem, jest za długi! Dziewczyny, miałyście rację! To są niesamowicie smaczne pianki! Których my też możemy spróbować! Co tu się dzieje? Odsuńcie się od moich pianek! Natychmiast! Aj, to boli! Nie trzeba było mnie okradać! Z przyjemnością sama zjem wszystkie pianki! Subskrybuj kanał Multidoo Challenge, bo tutaj zawsze znajdziesz najśmieszniejsze i najfajniejsze challenge. A nasi bohaterowie poprawią ci humor w każdej chwili. Na razie, do zobaczenia. Pa, pa!